No Bartoszu, ja cię kręcę, Bartoszu, przesadziłeś teraz. Yeah! Co? No, spoko. Proszę. Również dzięki. I częściej. Siema, witam Was w kolejnym filmie na kanale Wędkarstwo, kiedyś się uda. Dzisiaj przed Wami zapowiedziane jezioro, jezioro wieczno, zwane witrynką. Jezioro, które ma 30 metrów głębokości, więc jest co tu robić, jest gdzie pływać. Widać, że ryba się spławia. Nie mam kondycji, sorry. Tak więc przechodzimy do działania, ponton zwodowany. Czekajcie, pokażę Wam z góry. O, właśnie tam na dole. Samochód mamy tu. Z góry jezioro, tak. Później zobaczycie. Dalej. Dobra, nie przedłużamy. Pamiętajcie o subskrypcji, jak ktoś się subuje. O, w sumie fajny jestem, nie? Nara. O ja, hej ho. Jakbyś odpłynął, to może bym sobie porzucał, nie? To jest fajnie, nie? Ja już myślałem, że ryba, ty. No tak mi zahaczyło. Niebieska ładnie chodzi. Tu mamy zielsko podwodne. Zaraz, jak widzicie, trzeba wysoko przynętę prowadzić, bo zaraz trafisz. Ale też wypłycenie do metra. Idealne właśnie pod szczupaka. Wędka i kołowrotek muszą dobrze leżeć w dłoni, żebyś czuł to. Każde puknięcie. Ja cię kręcę, ale żebym trafił. Jestem z siebie dumny. I też pisali, że fajne zdanie było, że nawet najdroższa przynęta ci nie da ryby, jeżeli źle ją prowadzisz. No. Bo wiesz, możesz rzucić, kręcić, a jak tu mówisz, że będzie leniwy, to nawet nie podejdzie do niego. A jak weźmiesz, rzucisz, i tak wiesz, kołowroteczkiem. Szybko, wolno, szybko, wolno. Albo na szytówce podbijać i dać mu opaść. Z tak zwanego podbicia. To wtedy ta ryba się już inaczej zachowuje. Duży spad? No, kwitnie tak. Bo się z Bartkiem na zebranie wybieramy, jakby ktoś chciał z nami iść, zapraszamy. Tylko nie chcą nam terminu podać. Pytałem się wszystkich. Mały problem. Mały problem jest z terminem, bo nikt nie chce podać. Nie wiem, czy poszło. To oficjalne podanie napisać do... Tak, chcemy zapytać się o górny i dolny limit ryby. Czy można wprowadzić oraz jakieś no-kill z jednym łowisko. Niech sobie wybiorą. Ale... Tylko pytanie, czy nas tam nie wywalą po 10 minutach. Dużo drobnicy wyskakuje. Ciekawe, czy coś tutaj siedzi. Może tą obrotówę założę, co? Moją. No. Mam taką, tylko daleko nie rzucę, nie? No nie. Zobacz, jak wyskakuje ta woda. Nie wiem, czy będzie widać, ten robnicę wyskakuje. Patrz. Dobra. Czekaj. Ja zmienię na małą obrotówę, ty. Później ponownie ten.
Dobra. Obrotówka Dragona. Budżetówka, ale jedziemy. Udajmy, że to maps. Patrz na to. Może z braku powietrza? No. Tam zmienimy. Tu już mamy w sumie obrzucone tą. Dobra, to pamiętam i lecimy. Jesteśmy nad jeziorem Wieczno. Jest to jezioro zwane przez okolicznych mieszkańców Witrynką. Jezioro jest położone wśród pięknych sosnowych lasów oraz pięknych łąk. Jest to jezioro polodowcowe, które znajduje się na trasie Drzewiany Biały Bór Miastko. Otaczają mnie wzgórza od 160 do 187 metrów. Własność PZW Koszalin. Powierzchnia 37,5 metra kwadratowego. Głębokość od 3 metrów. Jest napisane wszędzie do 18, ale pokażę Wam, że jest 30. Linia brzegowa urozmaicona, dostąd dosyć łatwy. Ale jak ktoś ma ponton, to na pewno się przyda. Bo z brzegu mało miejscowe, chyba 6 czy 8. Brzegi porośnięte, macie roślinności, jak widzieliście, albo jak widzicie. A dno przeważnie piaszczyste i twarde, bez gliny. Tu macie koniec drugi. Ale czy tam będzie jest? Naprawdę? Jesteś zaskoczony tym? Czy ty jesteś tym zaskoczony? Bo ja nie. Nie widziałem goniącej ryby od tygodnia. Też tu zielsko jest. No teraz widzisz. Czyli wtedy jeszcze zielska nie było. Płyniemy na brzeg, bo kontrol mamy. O, gdzieś tam stoję. Nie nagrywaj pod słońce. A właśnie, nie nagrywaj pod słońce. Tak tłumnie widzę. Dobrze, dobrze. Prawidłowo. Dobra, dzięki, dzięki. Nie, niestety nie. Żałujemy, ale nie. Cieszę. Drugi. A, to słuchaj. Trzeba skleić, nie? Dobra, spoko, kleimy. Tą reklamowaczkę może pan jeszcze otworzyć? Gdzie tam? Tą reklamowaczkę tutaj. Tam? No, spoko. Proszę. Również dzięki. I częściej. Bardzo dobrze. Również dzięki. Albo i nie dzięki. Tak, dokładnie. Akurat za stówę. Wracamy pomału na drugą stronę. Tam byliśmy. Lecimy tam. Lekki wiatr się wzmógł, ale to wiedzieliśmy. Kontrol była, jak widzieliście. Niech kontrolują, trzepią. O to chodzi. No i próbujemy dalej. Na razie jakieś puknięcie było, ale to takie podejrzane. Mógł być zaczep, mogło być puknięcie. Tu gościu też jeden pływa, pierwszy raz jest, ale
też biedę ma. No nic, próbujemy dalej. Zmieniamy okonia, no to niestety na razie niby jedno puknięcie, a damy coś innego. Damy tego. Też fajnie, chociaż... Chociaż spróbujemy, ta już, na różową. Nie no, jeden wyjście, żebyśmy łapali albo w komercji, albo prywatne zioła. Bartek się poddaje dzisiaj. Załamał się witrynką. Prywatne zioła. Pływaliśmy sądą po całym jeziorze, nawet nie było śladu, tu jedna ryba się pokazała. Przecież to jest, coś niesamowitego. No ale wiecie, że jest to jezioro. Przyjeżdżajcie. I przyjeżdżajcie, Bartek mówi. Jeżeli chcecie pozwiedzać, fajnie jest. Piękne jezioro. Na sądzie na razie pokazuje tyle, co w wannie. Więc... Jest bardzo ciekawie. Siedzi. No nie, tygrys jest! Dobra, ciu. Yeah, zobacz co się stało. No nie mów teraz Maciu, w takim momencie. No dobra, dobra, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Dobra, jest ryba. Ja cię kręcę. Masz? No Bartku, powiem ci, że... Czekaj. No widzę, żeś go tu... Rolujesz go tu nieźle. Dobra. No Bartoszu. Ja cię kręcę, Bartoszu. Przesadziłeś teraz. Yeah! Widzisz jak szczupak. Szczupak na witrynce. To jest sukces. Naprawdę. Ile masz? Będzie 50. Pokaż. Zabrać jeszcze nogę? No tak! Jest 50. Jest? No. O. 51. To ładnie. Podbicia przekap. Co? Ja cię kręcę. Ty, będziesz miał 3. No i jak ty go chcesz teraz? Co? Ja. Ale jak ty go chcesz teraz tego? No przecież taki jest tego, że chłopie tego posta. Czekaj, wypuśćmy go spektakularnie. A pajki pod nosem. Już kończymy. Ostatnie rzuty. Mega wyprawy. Wyrwałeś? Dobra. Dwa wpadły. Jeden prawie. Ale zeszło. Jedzie? Już się pakujemy, jak widzicie. Bartek na dole spuszcza powietrze. Gdzie jest słońce, żeby mi tutaj nie świeciło. Czekaj, znajdziemy coś lepszego. No i co można powiedzieć? Mieszane uczucia. Spodziewaliśmy się czegoś lepszego. No nie zjeżdżamy na zero, ale jest. Był jeden wymiarowy, jeden mały, jak widzieliście, nie wiem, taki ten. I jeden było widać, że atakuje moją przynętę.
ale chyba pociągnąłem i spłoszył się. A tak było jakichś większych akcji. Jezioro nie za dużo, za mocno oblegane. Więc jak ktoś lubi spokój, ciszę, fajną naturę, fajne drzewa, fajne lasy, fajnego prowadzącego, to polecam. Pamiętajcie o subskrypcji, łapeczka w górę, komentarz, pytanie pisz, nie ma problemu. Jestem, odpowiadam. Pozdro.